W dzisiejszym odcinku postaram Wam się opowiedzieć o patencie psychotronicznym, a mianowicie jest to patent, który za pomocą nadajnika telewizyjnego czy tam monitora, czy tam innych nadajników elektronicznych, potrafi wpływać na stan psychiczny człowieka. To znaczy, odpowiednio zmodulowana fala słuchajcie potrafi interferować z falami naszego mózgu. Czy tam z falami płuc, bo płuc też wydzielają fale elektromagnetyczne, czy serce? Serce też wydziela fale elektromagnetyczne. Mamy EEG i EKG. I teraz słuchajcie, odpowiednio zmodulowana fala, czyli taka fala, która ma odpowiednią długość, amplitudę, czyli wysokość oraz częstotliwość, to taka fala, słuchajcie, która zostaje nałożona, czyli dochodzi do interferencji. Fal, to taka fala potrafi e, oddziaływać na nasze zdrowie i na nasze organy, czy tam narządy. I teraz, jak na przykład taka fala będzie oddziaływała na, na nasze płuca, to człowiek będzie miał, słuchajcie, problemy z oddychaniem. Jeżeli chodzi o serce, to taki człowiek będzie miał arytmie serca, pulpitację serca. Jeżeli chodzi o nasz mózg, to człowiek będzie miał. Bóle głowy, zamglenie, będzie jakby, jego mózg będzie jakby zamgłom, nie, nie będzie potrafił się skupić, będzie drażliwy itp. Itd. Czasami, jeżeli na przykład taka fala będzie odpowiednio zmodulowana, to będzie dochodziło do zaniku słuchu, do zaniku widzenia. Częściowego, na przykład chwilowego. I teraz... Słuchajcie, to nie jest, nie jest jakaś nowinka techniczna wbrew pozorom. Są to patenty, które są stare, a musicie sobie wyobrazić, że, że te patenty zostały po prostu do użytku publicznego podane później niż zostały wymyślone, tak naprawdę. I teraz czytam te urządzenia. I teraz co można zrobić? Słuchajcie, można poprzez to, że człowiek powiela takie informacje, można zmusić środki masowego przekazu do tego, żeby zaczęły o tym mówić. Czyli takie środki przekazu, masowego przekazu jak telewizja, radio czy gazety. No jak widzicie, mało się o tym pisze, w ogóle tak naprawdę mało się o tym mówi. I Mało się mówi o tych patentach, a patenty to nie wymyśliły osoby jakieś postronne, tylko to są profesorowie, doktorowie nauk technicznych, inżynierowie. I teraz, e, e, co chcę powiedzieć, słuchajcie. No, jest to temat bardzo drażliwy, a to za sprawą tego rodzaju, że ta zmowa milczenia nie jest tylko w jednym kraju, tylko w wielu krajach. Komuś zależy po prostu, żeby taka informacja się nie wydostała. No bo dzięki takim patentom psychotronicznym coś tam, co niektóre grupy społeczne mogą sobie ugrać. Ja tam nie wiedziałem, co to znaczy, nie wiedziałem co znaczy na przykład sprzedać się. Ktoś tam poszedł do telewizji, jakaś grupa osób mówi: że "A ta osoba się sprzedała". No dopiero teraz te słowa nabierają jakiegoś całkiem innego znaczenia w tym przypadku. No bo rzeczywiście no można się zaprzedać. I mieć tam jakieś intraty, jakieś korzyści z tego powodu. No cóż, no, ja akurat jestem całkowitym przeciwnikiem tej, tych patentów psychotronicznych i będę starał się robić wszystko, żeby to nagłośnić. Słuchajcie, no bardzo bym prosił osoby, które będą napotykać na jakieś tam materiały, ja nie mówię o moich materiałach na YouTube'ach czy tam innych kanałach masowego przekazu, żeby takie, takie informacje powielały, czy tam klikały, subskrybowały, a przynajmniej na ten czas, dopóki ta informacja nie, nie, nie dotrze do szerszego grona odbiorców. Bo klikając na przykład na YouTube, czy dając subskrypcje, komentarze, pisząc, to taki, taki materiał będzie bardziej promowany przez YouTube, przez ich algorytm, e, aniżeli materiały, które po prostu nie posiadają takich subskrypcji, tam, czy tam lajków. I nawet jeżeli po prostu ten temat Was mało interesuje, no to no, chociaż dziwi, zdziwiłbym się, ale to proszę dać po prostu tym osobom, które te materiały produkują. Tego lajka, żeby no, taka, ta informacja była jeszcze bardziej powielana. Ja tutaj nie mówię o jakichś rzeczach kosmicznych, tylko o rzeczach, które są udokumentowane, słuchajcie, w patentach. Tych patentów jest z jakieś prawie tysiąc, czy nawet chyba powyżej, może, na temat czy patentów psychotronicznych, odnośnie, odnośnie tematów psychotronicznych. I teraz wyobraźcie sobie jeszcze pokrótce, na czym to polega. Czyli na jak przykład jak rzucacie kamień w jakimś tam akwenie wodnym, to powstaje fala. I teraz ta fala będzie po prostu e, się rozchodzić, aż zaniknie. Ale jeżeli jest fala i teraz ktoś tam rzuci następne pięć kamieni do wody, to taka fala, słuchajcie, zostanie zaburzona. Czyli to będzie interferencja fal. I tak samo dzieje się z naszymi falami. Co jeszcze? Słuchajcie, no to dać komuś tego lajka like czy tam subskrypcję, to nie jest tak, że, że ja wam każę po prostu wziąć i iść, iść na Antarktydę czy Arktykę i szukać, słuchajcie, podziemnych miast. To jest naprawdę do zrobienia. Nie musicie szukać żadnych podziemnych miast, gdzie tam po prostu ludzie. <gry> udają kosmitów i mają po prostu statki kosmiczne. Nie. Bo inaczej, słuchajcie, gdybyście to mieli robić, to jeszcze by was mogli tak samo jak, jak Ameryka generała Byrda, który to robił krótko po wojnie światowej, no to by was mogli po prostu psychiatryka zamknąć. Wy nie macie tam szukać nigdzie na Antarktydzie czy... Arn